Gdańska Cieliczka Flora. Witamy serdecznie. Martyna Czerwońska przyjechała do nas z miejscowości Nagorzany na 11 lat. Interesuje się końmi, miała tu co robić, nie nudziła się, interesuje się koni. Osobiście ma kucyka, swojego kucyka, jeździ konno, już od jakiegoś czasu nauczyła się jeździć konno w jednym z ośrodków jeździeckich i jej marzeniem jest mieć też ośrodek jeździecki, w którym uczyłaby jeździć konno. Martyna Czerwońska i Cieliczka Flora, o której już teraz pan dyrektor Leszek Herda. Flora jest córką Duchaja Domingo z linii Bionica, używany w programie kojarzenia indywidualne jako ojciec Duchajów. Duchaj, który świetnie poprawia wymię i cechy pokrojowe. No, ciekawym Duchajom, ciekawej linii i dlatego też został użyty w kojarzeniach. Jednocześnie to nasienie, które używamy typowo do kojarzeń indywidualnych z markami Duchajów, też jest dostępne dla hodowców. Dla wszystkich hodowców i można korzystać. Przykładem właśnie jest ta cieliczka, którą tutaj prezentujemy. Tak, a my już prosimy do ringu Małgorzatę Gierlicką i cieliczkę Micia. Bardzo prosimy, Państwo, witacie, brawa! Małgorzata Gierlicka, mam 9 lat, przyjeżdżała z miejscowości Mimonia. Bardzo lubi bawić się we wszystko, byle z kimś, bardzo dużo czyta. A jeżeli chodzi o TV, jej zainteresowania to przede wszystkim audycje, programy ze zwierzętami. Przed nami Misia i kilka słów o niej. Misia jest następną córką testowego Buchaja Romeo, o którym Państwu wcześniej mówiłem. Buchaja, który poprzez swoje powiązanie z Rontelem i z Rumbą, myślę, że przekaże wiele dobrych cech, szczególnie jeżeli chodzi o Rontela, związane cechy, które dotyczą wydajności mleka, cech funkcjonalnych. A zatem teraz już przed Państwem Natalia Czapla i cieliczka Marlena numer 8 na plastronie. Bardzo serdecznie prosimy do nas. Natalia Czapla ma 9 lat. Również przyjechała do nas również, bo podobnie jak Martyna Czerwońska z miejscowości Nagorzany. Pomaga rodzicom przy prowadzeniu ich gospodarstwa. Bardzo lubi jeździć na rowerze. I wszystko, co wypada robić dziewczynką w wieku 9 lat, także bardzo lubi. Prowadzona przez nią cieliczka to jest córka Buchaja Eryk. Dużo mówi się, jeżeli chodzi o rasę simmentalską, o tej podwójnej użytkowości, o świetnie skomponowanych cechach związanych z produktem mleka, ale także i produktem mięsa. Jak Państwo orientujecie się, obserwując tutaj wystawę, te dwa kierunki są tutaj eksponowane, jeżeli chodzi o produkcję bydlęcą. I właśnie Eryk jest takim buchajem, który bardzo dobrze ma poukładane te cechy, takim, można powiedzieć, kompaktem, buchajem o świetnie skomponowanych cechach podwójnej użytkowości. Poprzez takie właśnie cechy był proponowany. Szczególnie w 2008-2009 roku cieszył się dużą popularnością. I już za chwilę dziewiąta para przed Państwem, dziewiąta para pokazu młodych hodowców wystawy w Rudawce Rymanowskiej. Karolina Prugar i cieliczka Lala i brawa dla tej pary. Karolina Prugar z miejscowości Cześniów, 8-letnia uczestniczka pokazu, hodowczyni kotów. Z przyjemnością pomaga rodzicom w gospodarstwie, a w czasie wolnym na wakacjach oczywiście jazda rowerem i gra w piłkę.
przed Państwem, zatem Karolina Prugar i Lalka, Cieliczka Lalka, o której Pan Dyrektor Leszek Kedla już teraz. Lalka jest córką Kupczola, mówiłem już o tym Buchaju, najlepszy syn Humida, jeżeli chodzi o ocenę niemiecką. Chciałem zwrócić jeszcze raz uwagę na świetne indeksy, czyli ocena, jeżeli chodzi o nogi i wymię, czyli te cechy. Jak Państwo też zauważyli na wczorajszym, w czasie wczorajszego sędziowania, sędzia główny bardzo mocno zwracał uwagę na nogi i ta cecha, można powiedzieć, dosyć nawet przeważała o tym, że niektóre zwierzęta zostawały czempionami, a niektóre musiały się pogodzić z wiceczempionatem. Czyli Buchaj, który świetnie poprawia te cechy, jeżeli chodzi o nogi i wynik. A już za chwilę przed Państwem ostatnia para, ale oczywiście ostatnia para z listy uczestników tegorocznego pokazu przygotowanego przez Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem. 10-letni Michał Walczak i Cieliczka Sarna. Witamy brawami Michała. Michał przyjechał z miejscowości Jasienica Rosielna. Długo wczoraj rozmawiałem z Michałem, bowiem to, co mi powiedział, mnie po prostu bardzo zainteresowało. I przyznacie mi Państwo rację już za moment, kiedy powiem, co mnie tak zainteresowało. Otóż Michał, przypomnę, 10-letni, interesuje się historią oręża, wielkich wojen i starożytnością. A w przyszłości bardzo chce być żołnierzem. To zainteresowania przyznacie Państwo jak na 10-letniego chłopaka? No. Bardzo prosimy i o Cieliczce o imieniu Sarna, pan dyrektor Leszek Kerda. Sarna jest córką Buchaja z oferty Małopolskiego Centrum Biotechniki, Buchaja Mavic, ze znanej linii Malfa. Myślę, że wielu hodowców pamięta takiego Buchaja, ma albo miało krowy właśnie po Malfie, które charakteryzowały się bardzo mocną chłodą, bardzo świetnie pokrojowo. Natomiast sam Mavic właściwie prezentuje typ mleczny z dobrą wydajnością i z dobrą oceną, jeżeli chodzi o wymię. Czyli ta produkcja mleka jest tutaj dominującą sprawą. Myślę, że te dobre cechy zostaną przekazane na tą jego córkę, którą Państwo teraz widzicie. Zresztą myślę, że będziemy mieć okazję, tak jak między innymi obserwowana tutaj czempionka w Jałuszkach od pana Weissa, która 2 lata temu występowała na tym ringu, prowadzona przez syna Konrada, a teraz zdobyła czempionat. Tego życzymy właśnie też tym młodym hodowcom, tego życzymy wszystkim hodowcom i prosimy o zaprezentowanie teraz wszystkich cieliczek i po kolei piękną rundę wykonamy, aby wszyscy mogli podziwiać te zwierzęta w ruchu i mogli jeszcze raz przyjrzeć się tym zwierzętom. Proszę bardzo. Tak, szanowni Państwo, teraz już za chwilę po tej rundzie dzieci na pewno zostaną obdarowane wspaniałymi prezentami fundowanymi przez naszych sponsorów, ale najpierw Państwo wręczacie Waszą nagrodę, Wasze brawa dla nich, a oni dla Państwa robią rundę, kolorową rundę mistrzowską. Przed Państwem uczestnicy pokazu młodych hodowców wystawy Gruda w Rymanowskiej. Numer 1, przypomnę szybciutko, Dominik Majustrzak i Cieliczka Wendy. Numer 2 Karol Niemiec i Cieliczka Westera. 3 Jan Wrona i Tora. 4 Sandra Łagos i Bemola. 5 Kamil Milasz i Cieliczka Inna Wiel. Numer 6 Martyna Zerwońska i Flora. 7 Małgorzata Gierycka Misia. 8 Natalia Capla Marlena. 9 Karolina Prugar, Lalka i 10 Michał Walczak i jego cieliczka Sarna. Duże brawa dla wszystkich uczestników. Czwórka i piątka. Idą ładnie.
masz. Na pał. No. Nie będę was maltretował, szybciej zniszczujemy, damy coś innego. Owacje na stojąco dla was załapiam w tym momencie. W tym momencie owacja na stojąco dla uczestników. Oni za chwilę się ustawią jeszcze raz i wówczas już będą tylko odbierać gratulacje i prezenty od naszych sponsorów. Kochani, ustawiajcie się po malutku. The gospel train is a-coming, I hear it just at hand. I hear the car was moving, and a-rumbling through the land. Oh, get on board, you children, get on board, you children, get on board, you children, there's room for many more. I hear the bell and twinkle a-coming around the curve. She's playing all her steam and power and straining every nerve. Oh, get on board, you children, get on board, you children, get on board, you children. The fare is cheap and all can go, the rich and poor are there. So second class on board this train, no difference in the fare. Oh, get on board, get on board, get on board. She's there and now the station. Oh, sinner, don't be vain, but come and get your tickets and be ready for this train. Oh, get on board, get on board, get on board. There's room for many aboard.